Zapraszamy na następną część. Mieczysław Bielak, chyba nie muszę przedstawiać. Zobacz, Mieciu, czy możesz mówić, czy coś mikrofon? Witam Was serdecznie. Czy słychać dobrze? Czy mam się wspomagać mikrofonem? Czy ma być mikrofon? Czy Dobrze. To witam serdecznie, żeby nie tracić czasu. Zaczynam swoją część. Będę mówił o pewnym narzędziu, jakim jest zrozumienie pewnych podstawowych zasad fizyki kwantowej. Jak poprzez wykorzystanie tych zasad będzie można poszerzyć swoje możliwości, jakie tutaj mamy w tej rzeczywistości materialnej. Jesteśmy świadomością ubraną w ciało i to ciało jest w takiej rzeczywistości materialnej, gdzie w tej rzeczywistości są pewne uwarunkowania i te uwarunkowania mogą być pewnymi ograniczeniami. Ogólnie na początku pokażę pewne poziomy świadomości. Są cztery poziomy świadomości. Poziom podstawowy to są takie jakby klatki. Klatki, raz, dwa, trzy, cztery. To na czerwono to jest pewien system zniewolenia ludzkości, który nazywa się Matrix. Klatka pierwsza, świadomość uczestnika gry, człowieka, który nie rozumie zbyt wiele zasad, jakie tutaj panują w tej rzeczywistości materialnej. Wydaje się temu człowiekowi, że życie mu się przydarza, że życie mu się przydarza, że nie ma na niego żadnego wpływu, jest podczepiony pod egregory, egregor najczęściej polityczny, egregor religijny, tych podstawowych takich tam systemów religijnych i oddaje energię. W wyścigu szczurów jest zawsze na samym końcu, tak? Więc dostaje od życia tylko pewne tak zwane ochłapy. Możliwości w tej klatce są tak niewielkie, bo to jest ciasna klatka, tak? Jest to pochodna po prostu jego poziomu świadomości, tego człowieka. Im mniejsza świadomość, im mniejsza wiedza taka praktyczna, nie ta lewopółkulowa wiedza, która daje wolność, która daje poszerzenie, a lewopółkulowa wiedza zniewala, trzyma człowieka w dużych uwarunkowaniach, w takiej klatce. Naszym zadaniem jest pokazać wszystkie poziomy świadomości, troszeczkę sobie omówić i to podstawowe narzędzie, jakim jest ta fizyka kwantowa, która omawia, przybliża nam pewne prawa naturalne, tak? Prawa naturalne, które gdy wykorzystamy te prawa, to mamy szansę uwolnić się od uwarunkowań i wyjść tym wyłomem poza system Matrixu, tak, żeby to ten system służył nam jako tej najwyższej istocie, a do tego momentu to człowiek służy systemowi. Czyli poziom pierwszy to jest uczestnik gry, to tak jak gra w karty z twórcą gry, z tak zwanym nadzorcą, gra w karty, gdzie karty są oznaczone, ale znaje tylko ten twórca gry, tak? A ten uczestnik, który nie ma świadomości, nie ma wiedzy, nie potrafi rozpoznać oznaczeń, zawsze przegrywa, zawsze dostaje cięgi, dostaje lania, zawsze żyje w pewnej sferze ograniczeń. Drugi poziom świadomości to są ludzie, którzy zauważyli, że wykorzystując pewne techniki, pewne nauki, pewną wiedzę, poznając algorytmy, według których jest zbudowana ta gra na okradanie energii z ludzkości, ta gra o nazwie Matrix, poznając pewne algorytmy związane z numerologią, astrologią, tarotem, chiromancją, jest możliwość podpatrywania, poznania tych oznaczeń kart, czyli poznania tych algorytmów, jakimi posługuje się nadzorca i wykorzystania dla siebie. Więc osoba na drugim poziomie to jest człowiek, który widzi, że ma wpływ na swoje życie, wie, że jest kowalem własnego losu, poznaje pewne techniki i wykorzystując te techniki poprawia jakość swojego życia, więc w wyścigu szczurów, w tym kołowrotku, w tym tak zwanym kręciołku, on jest zawsze pierwszy albo jest na samej czołówce. Ten jest ostatni, dostaje mało, ten jest pierwszy, dostaje więcej, ale nadal jest w systemie zniewolenia. Nadal jest podczepiony pod różnorakie egregory polityczne, może już nie te podstawowe, jak PiS czy Platforma, tylko już może albo Kukiz, albo,
albo jakaś tam wolność, czy jakaś tam racja, czy jakieś tam inne rzeczy, inne twory, matriksowe twory, tak? I nadal tak czy inaczej oddaje swoją energię systemowi egregorycznemu. Pod systemami religijnymi już częściej ci ludzie może wychodzą z katolicyzmu czy ze Świadków Jehowy, ale są może tutaj bardziej protestantami, tak? Mają trochę więcej w materii, ale nadal nie ma satysfakcji, mimo że zarabiają więcej. Załóżmy, jeśli ta materia jest wyznacznikiem jakimś tam poziomu świadomości, to klapka jest troszeczkę większa, tak? Bo oni może już nie są zwykłymi pracownikami, a menadżerami, kierownikami albo kierownikami w jakichś tam urzędach, natomiast nadal są w klatce. Naszym celem jest wyjście poza klatkę. Trzecia grupa osób, trzeci poziom świadomości, to grupa osób, które wychodzą poza wyścig szczurów. Wychodzą poza wyścig szczurów, ale nadal są w pragnieniach, poznały zasady fizyki kwantowej i wiedzą, że mogą, czy tam sekret, czy inne tam techniki, że mogą niekoniecznie poprzez ściganie się realizować swoje cele, niekoniecznie poprzez mantrowanie, wizualizowanie, tylko po prostu poprzez wypuszczanie intencji i w ten sposób przyciąganie do siebie, tak? Czyli ich klatka jest jeszcze większa, ale dopóki jest pragnienie, a pragnienie jest z umysłu, dopóki jest umysł i jest pragnienie, dopóty są w klatce, mimo że te możliwości tej klatki są już dużo większe, jest więcej czasu, więcej pieniędzy, może troszeczkę więcej samorealizacji, ale nadal pragnienie zniewala. Dopóki jest pragnienie, dopóki będzie zniewolenie. Więc dopóki jest siedzenie w umyśle, bo te doświadczenia tutaj są matriksowe, tutaj są brutalne, tutaj są średnio brutalne, więcej możliwości, mniej ograniczeń, tutaj jest więcej, bardzo dużo możliwości, mało ograniczeń, ale nadal ograniczenia są i ten wpływ Matrixa jest subtelny, ale nadal jednak jest. Naszym celem jest wyjście poza system zniewolenia, nie poznanie tych kart, w jakie ktoś nam je rozkłada, tylko wyjście z gry, nieuczestniczenie w grze. Czyli potrzebna jest pewna wiedza, pewna świadomość i tutaj daje tą wiedzę fizyka kwantowa i teraz tak na szybko przechodzę do tych podstawowych zasad fizyki kwantowej. To są jakby moje tłumaczenia i interpretacje. Jeśli wejdziecie na te same definicje na Wikipedii, no to będzie to tak napisane, że będzie to bardzo trudne do zrozumienia. Natomiast zobaczmy, czy ułoży wam się coś w oparciu o to, co ja tutaj przekazuję. Więc celem tej nauki jest poprawa jakości życia poprzez uwolnienie od różnorakich uwarunkowań. Jakie są te uwarunkowania na tych wszystkich trzech poziomach? To po pierwsze brak zdrowia, to co najczęściej ludzi dotyka. Brak zdrowia, brak pieniędzy, brak czasu, brak dobrych relacji, brak czasu wolnego, brak możliwości samorealizacji. Wszyscy, którzy są tutaj, nieważne, pierwszy, drugi, trzeci poziom świadomości, może na niektórych poziomach jeden z lub dwa zasoby są w dostatku, a cała reszta leży i są w przestrzeni ograniczeń. A chodzi o to, że my mamy osiągnąć wolność od ograniczeń, od uwarunkowań, więc wolność to jest dostatek. W miejsce braku zdrowia, dostatek zdrowia. W miejsce braku pieniędzy, dostatek pieniędzy. I jednocześnie, żeby to było i, a nie mam zdrowie, ale nie mam pieniędzy, mam czas, ale nie mam pieniędzy, nie mam zdrowia. To ma być jednocześnie, te wszystkie zasoby mają być nam dostępne. Więc w miejsce braku pieniędzy dostatek pieniędzy, w miejsce braku dobrych relacji dostatek dobrych relacji, w miejsce braku czasu dostatek czasu dla siebie i możliwości i dostateczne możliwości samorealizacji. W przestrzeni wariantów, w polu, którego każdy z nas jest częścią tego pola, jest wszystko. Wszystkie alternatywy, wszystkie możliwości i pole czeka tylko, żeby swojemu obserwatorowi służyć, tak? Więc czeka na komendę wydaną od obserwatora na nazwanie, że coś jest dobre albo coś jest złe, a to wszystko jest takie, jakie jest i czeka po prostu na komendę obserwatora. Gdy powiemy, że fizyka kwantowa jest zła, czy jakaś satanistyczna, to ona nam szkodzi, tak? Jak mówimy, że jest dobra, to nam to służy, tak? Więc po prostu tutaj ważna jest też pewna umiejętność nazywania, umiejętność wchodzenia w interakcję z polem tak, żeby nam to służyło i żebyśmy dzięki temu mogli wzrastać, a nie degradować się. Więc o co chodzi z tą fizyką kwantową? Po pierwsze, jesteśmy częścią jednego wielkiego pola i
A to pole jest wszystkim, co jest. Nie ma nic, co widzimy, co nie byłoby częścią tego pola, jednocześnie nie byłoby też częścią nas samych. Każdy z nas jest częścią tego pola, przez co jesteśmy częścią tego całości, tej całości, czyli jesteśmy częścią wszystkiego. Zgadzacie się z tym? Jesteśmy w polu. Są oczywiście takie warianty, że to jest prawda i to jest prawda, albo jest też wariant, że to jest kłamstwo i to też jest prawda, tak? Ale może, żeby nie zamieszać, nie będę tego tłumaczył. Każdy z nas jest częścią tego pola, przez co jesteśmy częścią całości, czyli wszystkiego. Jesteśmy wszystkim, a wszystko jest nami. Ja jestem wszystkim, wszystko jest mną i tak samo ja jestem tobą, ty jesteś mną, ty i ja jednym jesteśmy. I w momencie, gdy my tak będziemy postrzegać rzeczywistość, nie będziemy z nikim walczyć, a Matrixowi zależy na tym, żebyśmy walczyli, żebyśmy byli w oddzieleniu, żebyśmy rywalizowali, żebyśmy byli w świadomości, żebym ja mógł zyskać, ktoś musi stracić. Oto Matrix po prostu zaszczepił takie różne programy walki, walki o przetrwanie, rywalizacji, kopania jeden pod drugim dołków. Można tak iść przez życie, ale takie życie daje, determinuje pewne ograniczenia w naszym życiu, natomiast my mamy wyjść poza ograniczenia, więc tutaj warto przyjąć inną wiedzę. Na poziomie pola jestem jednym, z każdym człowiekiem, z każdym zwierzęciem, z każdą rośliną, z każdym minerałem. Gdy tak będziemy postrzegać rzeczywistość, poprzez świadomość jedności, mamy szansę być na pewnych falach energii, gdzie będziemy niesieni w życiu i życie będzie się zadziewało z lekkością. I dopóki będziemy w zaufaniu, że wszystko biegnie w dobrym kierunku, to ta fala niesie nas przez życie i ograniczenia w życiu znikają. Dopóki w momencie, gdy pojawi się w naszym życiu chęć kontroli, chęć walki, chęć rywalizacji, chęć wywyższenia, spadamy gdzieś tutaj do tych poziomów. Ja i wszystko jednym jestem, jednym jest. Jesteśmy częścią pola. Ja jestem innym tobą, ty jesteś innym mną, ty i ja jednym jesteśmy. Takie postrzeganie relacji z drugim człowiekiem, ze zwierzęciem, minerałem, rośliną powoduje, że mamy szansę załapać się na falę. Każdy z nas ma swoją indywidualną falę i być niesionym na tej fali. Ale to jest wyjście poza umysł. Tak? Dopóki będziemy w takim zaufaniu, jest szansa na poprawę jakości życia. Gdy już wejdziemy w umysł, w rachowanie, wyrachowanie, logikę, chęć rywalizacji, chęć kontroli, spadamy i jesteśmy pod falą i może być tak, że fala gdzieś tak nas zaleje i możemy z trudem wypływać na powierzchnię, z trudem łapać powietrze, z trudem utrzymywać płynność finansową na przykład, albo utrzymywać jakiś tam stan zdrowia. O co chodzi z tą fizyką kwantową? Aha. Że jesteśmy jednością i nie ma nic, co widzimy, co nie byłoby mną, bo my tutaj co prawda ubrani w to ciało, ale jesteśmy obserwatorami pewnej rzeczywistości. W polu zadziewa się wszystko, co sobie sami wykreowaliśmy i w zależności od tego, jak się ustosunkujemy, że coś nam szkodzi albo coś nam służy, to potem energia obserwatora idzie za jego uwagą i namnaża w jego polu to, na co on zwrócił uwagę. Więc jak zresztą będzie to tam dalej, jak po prostu komunikować się z polem, jak wchodzić w reakcję z polem, tak, żeby to pole nam służyło, a nie zaciągało nam w życiu hamulców. Wszystko jest mną, a ja jestem wszystkim. Wszystko ma początek w jednym. I to w takim dużym skrócie, taka moja interpretacja, moja definicja jednorodnej teorii pola. Możecie sobie wrzucić na Wikipedię. Będzie taka definicja, że bardzo trudno chyba nawet fizykowi ją zrozumieć. To taka pierwsza zasada. A kolejna zasada. W polu są pewne cząstki, zwane też cząstkami elementarnymi i pole jest pełne tych cząstek. Cząstki są w nieustannym ruchu, w nieustannej wolności i naszym zadaniem są też w równowadze i harmonii. Naszym zadaniem jest podtrzymać tą równowagę i harmonię w polu. Natomiast jak zakłócimy tą równowagę i harmonię, musimy się liczyć z konsekwencjami zakłócenia tej równowagi i harmonii. Otóż
pole ma naturalną dążność do tego, żeby powracać do równowagi i harmonii. Każde zaburzenie równowagi powoduje, że ten, który świadomością swoją, czy właściwie brakiem świadomości, zaburzył pole, czyli zaburzył równowagę w polu, czyli przywiązał wagę do czegoś, tak? To pole, dążąc do równowagi, da klapsa po prostu temu, czy włączy hamulce tej osobie, która zakłóca równowagę w polu. My to robimy poprzez umysł, poprzez programy w umyśle. Z powodu braku wiedzy ludzie po prostu zakłócają równowagę i harmonię w polu i przez to pole daje im klapsa na pupę. A chodzi o to, żeby pole poprzez falę niosło tego człowieka w swoich rękach przez życie i żeby to życie zadziewało się z lekkością. Więc cząstki są w ciągłej równowadze, w ciągłym ruchu i dążą do równowagi i harmonii. I co może człowiek? Człowiek jako obserwator swoim aktem obserwacji i intencją wpływa na zachowanie się cząstek elementarnych w polu. I cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z zamiarem obserwatora. To jest taka druga złota zasada, że cząstki elementarne w polu podążają tak, jak jest zamiar obserwatora, tak, jak jest intencja obserwatora. I my teraz sobie te cząstki elementarne przełożymy na nasze życie i na jakość naszego życia. Jak tą wiedzę o tych cząstkach elementarnych, które zachowują się zgodnie z intencją obserwatora, jak to wykorzystać po to, żeby w życiu zadziewały się rzeczy, które chcemy, żeby nam służyły, a nie takie, które nas ograniczają i nas hamują. Czyli czy chcę, czy nie, jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości, czyli jesteśmy kowalami własnego losu. Osoby na pierwszym poziomie świadomości mówią, że życie im się zadziewa i że nie mają wpływu na swój los, więc są w wyścigu szczurów, w tym kręciołku, zawsze na ostatnim końcu. Na końcu te osoby na drugim poziomie świadomości już wiedzą, że są kowalami własnego losu i wykorzystują pewne matriksowe narzędzia do tego, żeby poznać oznaczenia tych kart, żeby po prostu być zwycięzcami, być pierwszymi w tym wyścigu, ale nadal są w klatce, nadal są w wyścigu, tylko tyle, że ta klatka daje możliwość swobodniejszego oddychania, troszeczkę większej przestrzeni, ale nadal jest się w uwarunkowaniach. Cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z zamiarem obserwatora, zgodnie z intencją obserwatora. I my jesteśmy twórcami tego, co się w naszym życiu zadziewa, więc jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co się w naszym życiu zadziewa. Nie możemy powiedzieć, tylko osoby tutaj z tego poziomu świadomości mówią, to on jest temu winien, to ona jest temu winna. Jak mamy już świadomość, to wiemy, że wszystko jest nasze. Gdy jesteśmy obserwatorem i mamy w swoim hologramie pole, które nam służy i wchodzi z nami w interakcję, siejemy i zbieramy i wszystko jest nasze. My często przyznajemy się i z odpowiedzialnością przyjmujemy swoje dobre plony, swoje zwycięstwa, tak, swoje wyróżnienia, nagrody, natomiast nie przyznajemy się do porażek. Tak? Bo i mówimy wtedy, to on jest temu winien, to ona jest temu winna. To jest błąd, bo wszystko w polu jest nasze. Nie ma nic w polu, co nie byłoby nasze. Wszystko jest nasze. Co sieję, to będę zbierał, czyli jestem siewcą ziarna i żniwiarzem swoich własnych plonów jednocześnie. Zgodnie z przysłowiem, które jest mądrością ludową, które mówi, co się sieje, to się zbiera. Co, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Co naważę, to muszę wypić. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I jeszcze pewnie wiele, wiele innych przysłów, które mówią o tej zależności przyczynowo-skutkowej. Czyli wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest moje. Ciągle przychodzą do mnie owoce moich własnych siewów. Ja w każdej chwili, w każdej sekundzie swojego życia sieję i zbieram. Sieję coś, co będę zbierał za jakiś czas, a zbieram to, co zasiałem wcześniej, czy w tym, czy w innym życiu, non-stop. Jesteśmy siewcami i żeńcami, czyli żniwiarzami, jednocześnie, non-stop. Czy chcemy, czy nie, i tak jak powiedziałem, zbieramy, że są to nasze plony, jeśli są to słodkie plony, a ludzie nieświadomi z pierwszego poziomu mówią, że coś, co jest gorzkie, to nie moje, to on jest temu winien, to ona jest temu winna. To nie tędy droga. To jest brak odpowiedzialności.
Trzecia złota zasada to jest właśnie ta odpowiedzialność, że wszystko w życiu jest moje. Wszystko, co obserwuję w swoim polu, czyli w moim hologramie, bo ta rzeczywistość, którą obserwujemy swoimi fizycznymi oczyma, to jest rzeczywistość holograficzna, jest to rzeczywistość lustrzana, która odbija nasze wnętrze. Tak? Więc po jakości odbicia widzimy, jakie jest wnętrze. Po tym, jakie jest nasze zdrowie, po tym, jakie są nasze relacje, po tym, jak jesteśmy w przepływach finansowych, czy mamy czas, czy nie mamy, po tym widzimy, po owocach, tak? Widzimy, co jest w naszym wnętrzu. Czy jest porządek, czy brak tego porządku? Czy jest harmonia, czy jest dysharmonia? I nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Wszystko jest w jakiś sposób naszym owocem naszego własnego siewu. Czwarta zasada, holograficzne lustro. Wszystko, co widzę, jest moim zwierciadlanym odbiciem. Jest odbiciem mojego wnętrza. I jakość tego, co obserwuję, jest pochodną jakości mojego własnego wnętrza, to co już powiedziałem. Jak mamy porządek w sobie, to jest i porządek na zewnątrz, porządek ze zdrowiem, porządek z finansami, porządek z relacjami międzyludzkimi, porządek też z czasem, że jest go w dostatecznej ilości. Jak jest brak zdrowia, brak pieniędzy, słabe relacje międzyludzkie, brak czasu, to znaczy, że nie należy walczyć o to jakimiś działaniami na zewnątrz, tylko poprzez siebie, poprzez swoje wnętrze. Bo jeśli wiemy, że to, co widzimy, jest odbiciem lustrzanym, a my stoimy przed lustrem, to nie należy zmieniać odbicia w lustrze, tylko siebie, tą osobę, która jest przed lustrem. O tym za chwilę jeszcze. Wszystko, co postrzegam, jest moją własną emanacją. Tak? Zgodnie z tą jednorodną teorią pola. Wszyscy ludzie są moimi emanacjami, ale nie tylko ludzie, bo i rośliny, i zwierzęta, więc wchodzimy w interakcję i kwestia właśnie tych, czy wchodzimy z lekkością, radością, błogością i wdzięcznością, czy z nienawiścią, tak? Jeśli z nienawiścią, to wiemy, że jakość życia będzie nam się degradowała, bo co się sieje, to się zbiera. Jak się sieje nienawiść, to się zbiera dużo nienawiści. Jak się sieje żyto, to się zbiera dużo żyta, tak? Jedno nas żywi, drugie nas degraduje. Wszyscy ludzie są dla siebie lustrami, to już tam jest dalsza kwestia. Więc tak, mój świat to moje lustro. I w moim zwierciadlanym odbiciu widzę wszystko, co we mnie uzdrowione i wszystko, co jeszcze pozostało do uzdrowienia. To, co pozostało do uzdrowienia, jest nam przynoszone poprzez innych ludzi, którzy naciskają nam na odcisk. Ci, którzy nam dla nas są w jakiś sposób niemili, którzy robią nam coś, co my z poziomu umysłu moglibyśmy nazwać, że to jest dla nas krzywda, że nas pomawiają, że nas okradają, że nas wykorzystują, to tak naprawdę jest to pewna gra, którą oni odgrywają w stosunku do nas, bo na to się umówiliśmy, bo pokazują nam, co w nas samych jest do uzdrowienia. I my w momencie, gdy prawidłowo popracujemy z tym, co jest do uzdrowienia, poprzez akceptację, uszanowanie, wdzięczność, bezwarunkową miłość, wtedy ta lekcja znika i ten nauczyciel, który naciskał nam na odcisk, nie potrzebuje już dalej kontynuować swojego kontraktu ze mną. Tak? Idzie szkolić kogoś innego. Natomiast najczęściej, jeśli osoby są z poziomu pierwszego czy też drugiego, jeszcze są mocno w umyśle, to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jeśli jedno ciało oddziaływuje na drugie ciało, czyli walczymy, to drugie ciało oddziaływuje na pierwsze ciało z taką samą siłą co do wartości, ale o przeciwnych zwrotach, więc dochodzi do boksowania się, tak? Że ta osoba na zewnątrz ma się zmienić, ma przestać nas pomawiać, okradać, wykorzystywać, a to nie tak. To my ze sobą najpierw musimy w środku zrobić porządek i dopiero potem ta osoba na zewnątrz może się zmienić, ale nie musi, bo jak my zmienimy swoje wnętrze, to może być tak, że zniknie z naszego hologramu, albo się zmieni, albo po prostu zniknie z naszego hologramu i będzie szkoliła kogoś innego. Jakość wnętrza poznajemy po owocach, no to już mówiłem. Te owoce to moje zdrowie, mój dorobek materialny, moje relacje z innymi ludźmi, mój czas wolny tylko dla mnie i jeszcze towarzyszem tych dobrych owoców są zbiegi okoliczności. Zbiegi okoliczności mogą być szczęśliwe, że z każdych tarapatów albo na cztery łapy spadam, albo po prostu na jeszcze lepszą pozycję się przeskakuję. Tak? Natomiast mogą być nieszczęśliwe zbiegi okoliczności i wtedy dochodzi do degradacji, do pogorszenia jakości życia.
I teraz jest tak. Jesteśmy my i to, co obserwujemy swoimi oczyma. Holograficzne lustro, gdzie ja jestem z każdym innym człowiekiem, to jestem ja sam po prostu i wchodzę w interakcję. Jak jestem tylko w umyśle, to wiem, że żebym mógł zyskać, to ta osoba musi stracić. I po prostu konsekwencją takiej świadomości są pewne interakcje, gdzie jest rywalizacja, gdzie jest walka i tak naprawdę jest siedzenie w klatce i w umyśle. Tak? I to nie poprawia jakości życia. Natomiast gdy my wiemy, że to jest holograficzna rzeczywistość, wszystkie osoby, które widzimy swoimi oczyma, są naszymi własnymi emanacjami, to jeśli chcemy, żeby odbicie w lustrze było dla nas miłe i uśmiechnęło się do nas, to najpierw my sami musimy się uśmiechnąć. Spróbujcie, zróbcie takie doświadczenie w domu, pójdźcie do łazienki i zmuście odbicie w lustrze, żeby się uśmiechnęło do was. Zrobi to? Jeśli my sami tego nie zrobimy, to ono tego nie zrobi, bo zmuszanie, a tak cały świat, ten matriksowy, ten do kopuły, cały świat to polega na tym, żeby cały czas wymuszać to, co my sami chcemy, żeby odbicie w lustrze się uśmiechało, albo żeby robiło tak, jak my chcemy, ale nic nie robimy ze swoim wnętrzem. Czyli cały czas jest to walka z wiatrakami, tak jak Don Quixote. Nie tędy droga. Jeśli chcemy zmienić świat na zewnątrz, to nie ma innej drogi, jak tylko i wyłącznie poprzez siebie. Więc kto tu jest prawdziwy w tej rzeczywistości? Obserwator, który stoi przed lustrem, czy holograficzne odbicie w lustrze? Jedno i drugie jest prawdziwe. Wszystko jest jednością. To prawda, wszystko jest w ramach jednego pola. Tak? Natomiast dla was samych, dla waszego tutaj przejawienia, najważniejsi jesteście wy w waszym całym hologramie. W momencie, gdy będziecie uszczęśliwiali osoby na zewnątrz, odbicia w lustrze, we wszystkich swoich emanacjach, kosztem siebie, czyli taki program oddawania siebie, program Ewy, program służenia, program po prostu odkrawania kawałka serca i karmienia innych, program Matki Teresy z Kalkuty, to jest to program z umysłu, wchodzenia w litość, wchodzenia w jakiś tam żal, czy jakieś poczucie winy i wtedy nas to degraduje, bo jest niezrozumienie. Więc tak, w tym przejawieniu dla was samych, w waszym hologramie najważniejsi jesteście wy i wchodzicie w interakcję z samym sobą we wszystkich swoich emanacjach, ale takich, gdzie wy z nikim nie rywalizujecie. Z nikim nie walczycie, bo walcząc, walczymy sami z sobą. I już każde podjęcie, jakiekolwiek podjęcie walki, to jest degradacja dla tego, który występuje z tym mieczem i chce wojować. Więc zaniechanie walki jest takim jakby pierwszym krokiem do tego, żeby odzyskać energię w tym świecie, tak? I żeby powolutku się wznosić. Natomiast to, co widzicie, no to cały czas ludzie walczą. Walczą o choroby, o zdrowie. Jak ktoś walczy o zdrowie, to już wiem, że przegrał, tak? Jak walczy o partnera, to wiem, że już mu się nie uda. Jak walczy o pieniądze, to wiem, że nie zarobi. Tak? Jak walczy o czas, to nigdy go nie będzie miał. Więc nie poprzez walkę jest realizacja celów, tylko poprzez zrozumienie pewnych zasad i zastosowanie ich w życiu. Te zasady dla człowieka w umyśle mogą być herezjami. To, co mówię, może być odbierane jako herezja, jako coś nienormalnego. Natomiast ja żyję według tych zasad i dobrze się mam. A wy możecie to wysłuchać albo jako bajkę, albo wziąć coś z tego i może zastosować w życiu. Dlaczego więc przywiązujemy tak dużą wagę do tego, co się w tym holograficznym i iluzorycznym świecie zadziewa? Przywiązujemy walkę do tego, żeby, czy ważność, tak, do tego, żeby i walczymy o ten dostatek materialny, o to zdrowie, o tego partnera, o tą pracę. Można też tak iść przez życie, poprzez walkę, ale zawsze walka da ograniczenia. A można równie dobrze, mając świadomość obserwatora, wypuścić tylko intencję, wolną od obciążenia intencję i wtedy, jeśli nie ma przywiązania wagi do tej intencji, i jesteśmy w zaufaniu, nie w umyśle i w kontroli, tylko w zaufaniu, to intencja materializuje się po linii najmniejszego oporu, czyli w najbardziej smakowitym
wariancie. Natomiast my możemy wszystko wyrwać z gardła, możemy wszystko wywalczyć, możemy wszystko zdobyć i podbić, ale to wszystko będzie gwałtem na polu, a gwałt się gwałtem odciska. Tak też można, tak było przez tysiące lat, były realizowane cele. Jak ktoś chce, proszę bardzo, bo w przestrzeni wariantów jest też i taka możliwość. Cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z zamiarem obserwatora, to już sobie powiedzieliśmy. Energia obserwatora podąża za jego uwagą i namnaża w jego polu przedmiot obserwacji. To, na czym się skupiam, to przyrasta w moim życiu. I teraz pytanie, na czym skupiamy swoją uwagę? Czy na tym, o czym mówią media, że nie ma spokoju na świecie, że ludzie chorują i nie mają zdrowia, że ludzie żyją w biedzie i nie mają pieniędzy? Czy skupiamy się na brakach, tak jak media nam podsuwają, bo media są po to, żeby nas cały czas trzymać przy matriksie, w tych programach umysłu, żebyśmy byli cały czas w lęku, w strachu, najlepiej jeszcze w chorobie i w biedzie. Na czym się skupiamy? Czy skupiamy się na braku zdrowia, to namnaża się w moim życiu brak zdrowia. Gdy skupiamy się na i często myślimy o braku pieniędzy, to jeszcze bardziej zaczyna brakować tych pieniędzy. Gdy skupiamy się na braku partnera, to coraz trudniej jest go przyciągnąć. Gdy skupiamy się na braku czasu, to jeszcze bardziej będzie nam go brakowało. To, na czym się skupiamy, przyrasta. Zgodnie z zasadą pańskie oko konia tuczy, tak, to my swoim spojrzeniem, swoją myślą karmimy to. Jedni karmią to, co chcą i im przyrasta, ale większość, którzy oglądają telewizję i czytają codzienne gazety, są podczepieni pod egregora politycznego i religijnego, karmią to, czego nie chcą, bo tam dochodzi do skutecznego programowania umysłu. Karmią to, czego nie chcą, więc nie mają zdrowia, nie mają pieniędzy, nie mają dobrych relacji, nie mają czasu wolnego dla siebie. Nasza uwaga to jest nasz kapitał. Pieniądze to jest wtórna rzecz, pochodna świadomości. Wszyscy walczą o uwagę, naszą uwagę, uwagę obserwatora, tylko my sobie nie zdajemy sprawy, jak lekką ręką rozdajemy tą uwagę Matrixowi. Tak? I on się karmi tą naszą uwagą i przy okazji karmi się jeszcze emocjami związanymi z niedoborami, z brakami czasu, brakami zdrowia, brakami pieniędzy, brakami dobrych relacji. I odpowiedzmy sobie na pytanie, w co dotychczas inwestowaliśmy? Jeśli nasza jakość życia jest taka, jaka jest, jest bardziej w niedoborach, to znaczy, że inwestowaliśmy swoją uwagę w braki. Ale naszym prawem jest prawem każdego obserwatora jest prawo przeniesienia uwagi z przestrzeni niedoborów do przestrzeni możliwości. I po prostu, po pierwsze, trzeba wiedzieć o tym, że mamy tą możliwość, mamy to prawo i wykorzystać to prawo i przenieść swoją uwagę. W co dotychczas inwestowaliśmy swoją uwagę? To my decydujemy, czy skupiamy się na tym, co chcemy, czy na tym, czego nie chcemy. A osoby, które oglądają dziennik telewizyjny, gdzie jest ciągle jakiś negatywny przekaz, gdy oglądają Roman Sidła, Wyciskacze łez, cały czas są nakierowywani na jakieś intrygi, na jakieś wojny, na jakieś zagrożenia, jakieś koronawirusy, jakieś tam inne niestworzone rzeczy i zasilają ten lęk swoją uwagą i im się namnaża w życiu coraz trudniejsza jakość życia, coraz gorsza jakość życia. Chodzi o to, żeby przenieść uwagę. Albo jeśli nie chcecie czegoś w swoim życiu, to po prostu nie zasilać to swoją uwagą. Przestać zasilać. I wtedy to z tej funkcji korpuskularnej, gdy to teraz obserwujecie, niezasilane uwagą obserwatora wraca do funkcji falowej. To się rozpuszcza. Po prostu nie zasilać tego, co chcecie i to samo znika. Rozpuszcza się. Zamiast się smucić z tego, czego nie ma, lepiej cieszyć się z tego, co jest. Jako obserwator macie wybór, czy w lewo, czy w prawo, czy do góry, czy na dół. Ten świat jest naszym holograficznym lustrem i odbija to, co jest w naszym wnętrzu. Gdy się uśmiechamy, mój świat poprzez innych ludzi uśmiecha się do mnie, dostarcza mi radości, dostarcza mi obfitości we wszystkich możliwych potencjałach. Gdy się smucę, mój świat wokół mnie się smuci i poprzez innych ludzi dostarcza mi przykrości. To jest zgodne z zasadą podobne przyciąga podobne. Smutas przyciąga smutasy, a człowiek zadowolony, szczęśliwy, radosny
przyciąga właśnie takich radosnych ludzi. Jęczący przyciąga jęczących, tak, że jest mu źle w życiu. Pijak przyciąga pijaka, a szczęśliwy człowiek nie chce zadawać się z pijakami czy z jęczącymi, tylko przyciągnie do swojego życia podobnych sobie, zgodnie z zasadą podobne przyciąga podobne. I teraz jedno z praw, o którym system, lewopółkulowy system edukacji w ogóle nie mówi. O tych pozostałych myślę, że też za bardzo nie mówi, bo nie wiem, czy słyszeliście o tych zasadach, które ja tutaj wykładam w taki sposób. I to prawo, że prawem obserwatora jest prawo przeniesienia uwagi i prawo przekierowania płynącej za tą uwagą energii, waszej energii. Wy macie prawo przejść z przestrzeni niedoborów, ale dopóki będziemy karmili swój umysł informacjami z dziennika telewizyjnego, czy w ogóle z telewizji, czy też z jakichś gazet, czy będziemy gdzieś tam namnażać jakieś plotki, wszystko takie dolnobiegunowe rzeczy, tak, to nasza uwaga będzie szła w te dolnobiegunowe ziarna i one będą wydawały plon, który będzie dawał nam ograniczenia. Jak ktoś chce, to tak można, bo każdy z nas ma do tego prawo, ale naszym prawem jest prawo przeniesienia uwagi i bycia świadomym kowalem własnego losu. Zawsze jesteśmy kowalem własnego losu, tylko najczęściej, jeśli jesteśmy podczepieni pod telewizor, pod systemy religijne i polityczne, jesteśmy nieświadomym, czyli jesteśmy tą myszką w kręciołku i generujemy dla kogoś energię i owoce, a sami ci ludzie są tylko, po prostu żyją na ochłapach i latają na oparach, powłóczą nogami, tak? Bo nie mają energii. Chodzi o to, żeby odzyskać energię. Zamiast się smucić z tego, czego nie ma, można się przecież cieszyć z tego, co jest. Nie smucić się z tego, że nie ma miliona złotych na koncie, cieszyć się z tego grosza. Nasza uwaga zainwestowana w to cieszenie się z jednego grosza spowoduje, że w naszej przestrzeni pojawią się dwa grosze, a potem cztery, a potem 8 czy 16 i tak dalej, tak? Przekierujmy uwagę na to, co jest i cieszmy się z tego, co jest, chociażby to była najdrobniejsza rzecz. Lepiej się cieszyć z tej najdrobniejszej rzeczy, niż smucić się z tego, czego nie ma. Nie rozdrapywać starych ran, czyli nie wychodzić poza tu i teraz, bo jedyna prawdziwa chwila, taka, gdzie możecie dostatnio wykreować swoją rzeczywistość, to jest tylko ta chwila, jedyna prawdziwa. Natomiast jak umysł wyciągnie was w przeszłość i w stare traumy i razem z wami będzie rozdrapywał stare rany i wskrzeszał stare trupy z szafy powyciągane sprzed kilkudziesięciu lat i ożywi te trupy, te golemy waszą życiową energią, to energia przepłynie. To, co było u was, już nie jest u was, tak? I już was nie zasila, tylko jakiś trup z szafy na nowo ożył, jakaś okupacja, jakaś Syberia, czy powstanie warszawskie, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. Można, tylko trzeba mieć świadomość, że nam to nie służy. Prawem obserwatora jest prawo wyboru, w lewo albo w prawo. Chodzi o to, żeby z tych praw świadomie korzystać, wiedzieć, że co nam służy, a co nam szkodzi. Więc mamy możliwość smucić się z tego, co jest, albo cieszyć się z tego, co jest. Pole czeka na naszą komendę. Tak? Jak my się skomunikujemy, że to jest dobre, że nam to służy, że nas to czegoś nauczyło, cieszymy się z tego, to siejemy swoją uwagę i radość. I jak zasiejemy radość, to w plonie co będzie? Dużo radości. Tak? A jak inwestujemy swoją uwagę w smutek, to potem wyrośnie nam duża roślina i w kłosach będzie bardzo dużo goryczy. Tak? Jesteśmy siewcami i żeńcami, czyli tymi żniwiarzami jednocześnie. Więc, szanowny obserwatorze, moja emanacjo, nikt za nas niczego nie zrobi i za was też nikt niczego nie zrobi. I żaden lekarz nie da wam pigułki, nie ma takiej pigułki. Nie ma leku na te wszystkie braki, nie ma tego leku na zewnątrz. Jest tylko w was i tylko wy sami możecie coś zrobić z tym, co jest na dzień dzisiejszy jakimś ograniczeniem. Tylko ty możesz dokonać dobrych dla siebie wyborów. Twój los jest w twoich rękach, w twoich decyzjach i w twoich wyborach. Jestem tobie wdzięczny za twoją uwagę i to już wszystko. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję. Dzięki.
pytania, tak? Proszę. Chciałbym się zapytać Ciebie, jak byś się odniósł? Ja do końca może gdzieś, moją uwagę gdzieś się rozproszyła, czym jest w ogóle ta czwórka, to jest pierwsza część Biblii, nie? Serce, czy... To jest, Matrix jest skonstruowany w formie takich różnych programów, które są to programy takie egregoryczne, programy zniewolenia, które są zaszczepione w umyśle. Dopóki jesteśmy w takim oddzieleniu od całości, że nie jesteśmy w świadomości, ja jestem tobą, ty jesteś mną, tylko jesteśmy w walce, w rywalizacji, w chęci kontroli, to jesteśmy w umyśle, tak? Natomiast jak już wychodzimy z chęci kontroli, z chęci dominacji i wychodzimy z pragnień, z ostatniego pragnienia, tak? I jesteśmy w zaufaniu, to tą dziurką, w tym wyłom, poprzez ten wyłom w Matrixie wychodzimy poza tą grę, tak? Jesteśmy tutaj. Tu jest zaufanie, więc nie chcąc, nie mając pragnień, ten człowiek ma wszystko. Wszystko, co na dany moment potrzebuje, to on to ma, ale nie poprzez zdobywanie i kontrolę, tylko ma poprzez zaufanie, poprzez radość, wdzięczność, błogość, bezwarunkową miłość i akceptację tego, co jest. Chciałbym zadać drugą część pytania. Proszę. Czy w tym przypadku, gdy są osoby, którzy, powiedzmy, ludzie charytatywnie działający na przykład na rzecz praw dzieci, na rzecz prawa zwierząt, czy oni skupiają swoją uwagę, że nie chcą, żeby tak było, ale kreują, powiedzmy, to że chcą być kreatorami tego życia, czy to jest słuszne podejście tych ludzi? Niekoniecznie. I tak, i nie, dlatego że tak, w momencie, gdy to podejście jest słuszne, w momencie, gdy robią to z radością, z bezwarunkową miłością, wdzięcznością i akceptacją tego, co jest. Bez żalu, bez litości, bez wstydu, bez poczucia winy. Jeśli nie ma tych dolnobiegunowych takich odczuć i emocji, jest wszystko w porządku i służy temu człowiekowi takie działanie. Natomiast jak cokolwiek robimy z litości, z poczucia winy, ze wstydu, no to dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Proszę. Ja to tak odpowiem dla laików. Cząstka elementarna to taka najmniejsza część pola, która wchodzi w interakcję z obserwatorem. I tylko tak pozostawmy. Nie wchodźmy bardziej w rozwikływanie i w definiowanie tych cząstek, bo wejdziemy bardziej w umysł. A nam jest potrzeba takie zrozumienie tej zasady, żeby wykorzystywać tą zasadę do tego, żeby nam to służyło i żebyśmy my tak naprawdę wyszli z umysłu. Oczywiście moglibyśmy dociekać, tak, ale każde dociekanie to już jest brnięcie może można powiedzieć, że w Matrix. Tak. Proszę. To, co się zadziewa w naszym hologramie, czy to jest paląca się Puszcza Amazońska, czy Dolina Rozpudy, odstrzeliwanie dzików, czy też wycinanie drzew, jest to pewien film wyświetlany przez Matrix po to, żeby obserwator jakby zareagował, zakomunikował się z tym, co widzi. Czy jego to wprowadza we wściekłość i wtedy ten człowiek spada? Tu, tak? Czy wie, że jest to holograficzna projekcja, iluzja albo maja, tak? I choćby świat walił się na naszych oczach, w momencie, gdy nasze serce będzie nieporuszone, utrzymujemy się tutaj, tak? Natomiast jak już wpadniemy w lęk, we wściekłość, żal, złość, nienawiść, spadamy tutaj.
Mamy wybór. Nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze. Ale jak to zrobić, żeby jednak nie reagować tak właśnie? No, wiedzę już macie, a to jak ją zastosujecie w życiu, to ja już za was tego nie zrobię. Staram się utrzymywać ciszę w sobie, tak? I zauważam, że po pewnym czasie żadne traumatyczne testy do mojego życia nie przychodzą. Na początku jakieś tam kiedyś przyszły, tak? A teraz jestem coraz bardziej uważnym obserwatorem i nic się traumatycznego nie zadziewa. Ale nie wkręcam się w nic, żadne sprawy polityczne, żadne sprawy religijne, w żadne sprawy sportowe, w żadne egregory, no, nie wikłam się, tak? To. Ale jak ktoś chce, ma prawo się wikłać oczywiście. Ma prawo doświadczać. Proszę bardzo. Ja powiem tak, jak ja to rozumiem, tak? Współodczucie, czyli rozumienie tego, co ta osoba doświadcza, czyli rozumiem, co że zasiała w życiu i teraz ma plony takie, jakie ma. Ja to rozumiem. Współodczucie poprzez zrozumienie, tak? Natomiast no, trzeba być bardzo uważnym, żeby nie wpaść w współczucie, w litość, w żal, w złość, w pretensje, we wstyd, w poczucie. Proszę. Ja mam pytanie, czy jeżeli dzieją się takie rzeczy globalne, ważne dla całej Kuli Ziemskiej, czy jest to efektem jakiegoś wyższego umysłu, nie wiem, jakiegoś globalnego reżysera, czy... Tak. Zadaniem nadzorcy z wykorzystaniem mediów jest takie tworzenie różnych filmów i projekcji, żeby trzymać człowieka w jak najniższej klatce. Bo im mniejsza jest klatka, tym więcej smakowitej emocji dla pasożyta, który stworzył ten Matrix, tak? Tym więcej żalu, złości, nienawiści, pretensji, wstydu, poczucia winy. On się tym żywi, tak? Więc możecie się wkręcać, a możecie się nie wkręcać. To wasz wybór. Proszę. Wszystko jest naszą kreacją, naszą projekcją, tylko jest na tą kreację nałożona pewien pasożytniczy wirus, tak? I dla nas jest to też test, czy my się obudzimy w tym życiu i zobaczymy, że jest to iluzja i nie udzielimy tej iluzji swojej uwagi i swojej energii, czy się nie obudzimy w życiu i tak dotychczas będziemy chodzili po świecie z zamkniętymi oczami. To jest test. Czy zdamy to, czy jeszcze przez N tą ilość żyć będziemy doświadczać? No, czy ktoś kreuje te testy dla nas? Ktoś, mam na myśli, no właśnie umysł wyższy. Nikogo innego poza nami. Nawet ten nadzorca, który stworzył tą grę o nazwie Matrix, który jest pasożytem, też jest nami, czyli dla mnie mną, tak? Bo ja jestem obserwatorem i polem jednocześnie, a dla was wy jesteście obserwatorami i polem jednocześnie. Nie wiem, czy tą odpowiedzią trochę nie zamieszałem. Doświadczamy sami siebie w relacji z samym sobą poprzez wszystkie swoje emanacje. Jako takiej śmierci oczywiście nie ma, tak? Świadomość nie umiera nigdy, tylko jest odrzucane co jakiś czas ciało, które już jest dysfunkcyjne. Ciało jest tym domem, tą świątynią tej istoty duchowej, należy o nie dbać. Natomiast gdy jesteśmy
w żalu, w złości, w pretensji, nienawiści, poczuciu winy i wstydu, to przyspieszamy procesy degradacji tego ciała. Doświadczenia doktora Masaru Emoto bardzo fajnie pokazują, jak przyspieszyć procesy starzenia, a jak zatrzymać proces starzenia, na przykładzie ryżu, gdzie ryż ze słoikiem radość, wdzięczność, miłość nie psuł się, próbka kontrolna po pewnym czasie spleśniała, a ta próbka, ten słoik z napisem nienawiść, żal, złość, pretensja, bardzo szybko spleśniał, tak? Czyli nastąpiły szybkie procesy starzenia, a można zatrzymać te, albo przynajmniej spowolnić te procesy starzenia. Natomiast tak, ciało jest jakby pozostawiane, ale istota, jaką jest człowiek, nie umiera nigdy. Jeśli chodzi o tą istotę duchową, to dopóki jest się w świadomości pierwszej, drugiej i trzeciej, to tutaj ta dusza, która wychodzi z ciała, jest przechwytywana i z powrotem jest do tego kręciołka wsadzana, tak? Dlatego chodzi o to, żeby zrobić tym wyłomem przejść. I tutaj to już kilkaset lat temu, na przykład tutaj w Europie, Katarzy już tego dokonali, natomiast system dostrzegł, że dusze spieprzają i że niewolników w klatce będzie za chwilę coraz mniej, bo następni się uczą, więc pierwsza, druga, trzecia krucjata na Okcytanię, na Katarów, i w pień zostali wycięci i kobiety, i starcy, i dzieci, tak? I nawet te osoby, które w świętych miejscach tak zwanych, czyli w kościołach katolickich się schroniły, tak? To zasada enklawy nie dotyczyła Katarów. Musieli być po prostu wycięci, wyrżnięci, bo po prostu byli zbyt dużym zagrożeniem dla egregorycznego systemu religijnego. Więc ja nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze na to pytanie, czy... Jesteśmy kreatorami, tak, tylko w uwarunkowaniach, jeśli jesteśmy tu i wracamy do uwarunkowań, albo już poza uwarunkowaniami. Zależy, jaką mamy świadomość, tylko świadomość, wchodzimy z ciała. Potem wchodzimy dokładnie z tą świadomością, którą jest tam. I sobie wyłujemy. No tak, ale chodzi o to, żeby właśnie mieć na tyle taką świadomość, żeby wyskoczyć z tego kołowrotka, z tego kręciołka, tutaj tą szczelinką. Z ego, z umysłu wyjść po prostu, żeby to wyjście trzeba zrobić tutaj, na ziemi, w tych realiach, nie tam później, bo tam to znów jest układanka następnych tych karmicznych jakichś takich doświadczeń i potem są one odgrywane tutaj na ziemi. Ogólnie jest tak. Być w zaufaniu, nic na siłę nie kreować, wypuszczać intencje z lekkością, bez przywiązywania wagi, tak? Czyli to jest wyższe działanie niż kreowanie, tak? Bo jakiekolwiek kreowanie z poziomu pragnienia, z poziomu niedoboru, z poziomu braku jesteśmy tutaj, tak? Czyli jesteśmy jeszcze w matriksie, w umyśle i w pragnieniach. My mamy wyjść poza to. Jak będziemy w zaufaniu, to cokolwiek się będzie wydarzać, to będzie nam służyło i zawsze będzie dobrze. Może ostatnie pytanie już, tak? Ostatnie pytanie, proszę Pani. Proszę, proszę. I kończy. A, Pani chciała? To kończymy. Dobrze, dziękuję serdecznie i przerwam.